Drodzy widzowie, a więc spotykamy się znowu podczas naszych wtorkowych spotkań, ponieważ będziemy sobie rozmawiać o mistrzach świata. Omówiliśmy już wielu ciekawych szachistów. Był Tal, był Petrosian, każdy z nich z czegoś tam słynął. I kolejnym arcymistrzem, który był mistrzem świata, był Borys Spassky. Mówiłem to już kilkukrotnie podczas moich streamów. To jest mój ulubiony rosyjski szachista, jeżeli chodzi o te osoby z XX wieku, ponieważ ja generalnie raczej nie jestem fanem tego, co się działo w drugiej połowie XX wieku, jeśli chodzi o szachy, czyli ta dominacja zawodników ZSRR. Natomiast Borys Spassky był totalnym szefem według mnie. On urodził się w roku 1937, natomiast świat usłyszał o nim po raz pierwszy 10 lat później, ponieważ 10-letni Borys zwyciężył z Michałem Botwinnikiem podczas symultany. Także wiecie, chłop 10 lat ograł mistrza świata w symultanie. Oczywiście jako, że to była symultana, no to sami wiecie, jak z wami gram. Czasami trochę gorzej się gra te symultany, natomiast oczywiście było to duże wydarzenie, które nakierowało dalszą karierę Borysa Spassky'ego. Pierwszy taki znaczący sukces jako on uzyskał on w wieku 18 lat, ponieważ wygrał Mistrzostwa Świata Juniorów i dzięki temu turniejowi zdobył tytuł arcymistrza, to znaczy tytuł arcymistrza po tym turnieju został mu nadany. No i właśnie, pytanie dla widza od razu. Jak sądzicie, ponieważ Tal był takim agresywnym szachistą, co nie? Jeżeli bym was zapytał o Tala, no to od razu mówicie, że łubu-dubu, święcenie hetmanów i tak dalej. Natomiast taki Petrosian słynął z obrony. Natomiast jak sądzicie, z czego słynął Spassky? Czy on był bardziej agresywny, czy był bardziej spokojnym graczem? A no właśnie, był on tak pomiędzy. To znaczy on się potrafił dostosowywać do rywala i to była jego największa zaleta. I na przykład w meczach o Mistrzostwo Świata dostosowywał się do tego, w jaki sposób grali jego oponenci, dzięki czemu potrafił uzyskiwać przewagę. Jeśli chodzi o mecz o Mistrzostwo Świata, to grał on z Petrosianem, no i zwyciężył po bardzo takim ciekawym meczu, udało mu się zwyciężyć. I koniec końców, no po prostu został mistrzem świata w latach 60. albo 70. Kurde, czekajcie, muszę sprawdzić, bo nie mam tu napisane. No nie wiem. Borys Spassky kiedy został mistrzem świata? Nie ma napisane. Nie wiadomo, kiedy został mistrzem świata. Więc został on mistrzem świata w drugiej połowie XX wieku, odebrał ten tytuł Petrosianowi. No i gdy został tym mistrzem świata, to on, tak jak widzicie po tytule filmiku, czy streama właściwie, no to uznawał on samemu swój okres bycia mistrzem świata za najbardziej nieszczęśliwy okres w swoim życiu. Dlaczego? Ponieważ on był koksem, jeśli chodzi o szachy, ale zupełnie nie interesował się polityką. A w szachy w Związku Radzieckim to była właściwie, no, była wyniesione na taki piedestał, że osoba, która była mistrzem świata z ramienia ZSRR, no to po prostu była praktycznie osobą publiczną, musiała się dostosowywać do tego, co im każą i tak dalej, i tak dalej. Więc było to bardzo, bardzo ważne. No i niestety odczuwał on coraz większą niechęć do szachów, kiedy on został mistrzem świata, no to wiecie, każda inna osoba byłaby turbo dzięki temu taka wykokszona, natomiast on był po prostu bardzo, bardzo smutny, ponieważ, co więcej, w tym samym czasie, kiedy on zostawał mistrzem świata, to do szachów wchodziła taka jedna bardzo ważna osoba. I pytanie dla was, o jakiej osobie mówię? Kto mógł sprawić, że jemu było troszeczkę smutno? Dokładnie tak. W szachach pojawił się zawodnik o imieniu i nazwisku Bobby Fischer, który po prostu było wiadomo, że prędzej czy później będzie atakować swój tron. No i to atakować tron szachowy. I jak zapewne wiecie, sytuacja polityczna w tamtych czasach była taka, jaka była. No i sama świadomość tego, że Borys Spassky będzie musiał grać z Robertem Jamesem Fischerem w meczu o Mistrzostwo Świata, to po prostu nakłaniało Spassky'ego do tego, że męczyły go myśli przeróżne, jak to się mówi. No i właśnie w 1972 roku miał miejsce mecz stulecia pomiędzy Borysem Spasskim a Robertem Jamesem Fischerem. Borys Spassky przegrał,
pomimo tego, że podczas meczu miał możliwość po prostu uznania sobie tak jakby walkowera, ponieważ w drugiej partii Robert James Fisher się w ogóle nie pojawił, o czym będziemy sobie gadać na następnym takim streamie. Natomiast wtedy władze Związku Radzieckiego wręcz naciskały na Spackiego, że wiesz, stary, weź wracaj, powiemy, że on po prostu się nie pojawił i wygramy sobie tytuł świata. Natomiast on powiedział, że nie, on chce ugrać ten tytuł na szachownicy. No i niestety, ale tak ugrał, że przegrał ten mecz o Mistrzostwo Świata. Jak przegrał ten mecz o Mistrzostwo Świata, no to wrócił do kraju w niesławie. Wręcz czekały go różne nieprzyjemne rzeczy, co poskutkowało tym, że koniec końców wylądował on we Francji. Powiedzmy, że no wyjechał z kraju, ponieważ nie mógł znieść tego, co tam się dzieje. Co więcej, oczywiście władze rosyjskie robiły wszystko, żeby w jakiś tam sposób unormować tę porażkę. To znaczy mówili, że tam były no różne dziwne rzeczy, że po prostu Spassky nie przegrał w uczciwy sposób i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze tym bardziej mu się nie podobało, bo deprecjonowało go. No i koniec końców... No, zakończyło się to tak, że Fischer został mistrzem świata, a Spassky trochę osunął się w cień. Cóż, no wiecie, mistrza świata nie dostaje się za nic. Mistrza świata się dostaje z pewnego konkretnego powodu i on naprawdę był bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem. I postarałem się wybrać takie partie, które myślę, że były ciekawe. To znaczy, zacznę oczywiście od partii Borys Spassky kontra Petrosian, ponieważ to z nim zwyciężył on swój tytuł. Mam przygotowane dwie partie pomiędzy Spasskim a Fischerem i różne inne ciekawe partie, które myślę, że wam się spodobają. Więc zaczniemy sobie od partii z Petrosianem. Zagrał on E4, C5, skoczek F3, czyli obrona sycylijska, taka dość zadymiarska. Nastąpiło goniec G5, czyli wariant, który ja sam osobiście czasami sobie grywam. Skoczek D7, goniec C4 i zauważcie, że nieważne, czy patrzymy sobie na partie z przeszłości, sprzed 30-40 lat, czy oglądacie sobie analizy, nie wiem, Carlsen kontra Duda, oni mimo wszystko zawsze robią najważniejsze rzeczy w debiucie, czyli wyprowadzają figury, czyli chowają króla prędzej czy później, no i opanowują centrum. Więc tutaj białe wyprowadziły już wszystkie figury. Następną rzeczą, którą będą chciały zrobić, to albo coś wymienić, albo wyprowadzić wszystkie inne figury, czyli hetman A5, atak na gońca, czyli nie możemy zrobić roszady, bo stracimy gońca. Więc zostało zagrane hetman D2, H6, łobodubu, tu i E6. No i nastąpiła, jak widzicie, długa roszada, co już wam powinno, przynajmniej w pewnym stopniu, powiedzieć, jaki to będzie rodzaj partii. A będzie to partia, która będzie bardzo zadymiarska, to znaczy, może nie jakoś tak, nie wiadomo jak, ale jednak na pewno będzie miał tutaj miejsce jakiś atak, ponieważ zarówno jedna, jak i druga strona będą mieć króla po drugiej stronie szachownicy. Więc Spassky już od razu się na to przygotowywał. Zagrał wieża E1, bo wieżę chcemy mieć w centrum, póki przeciwny król jest w centrum. F4, roszada, goniec B3, bo nie chcemy, żeby przeciwnik jak zagra B5, to będziemy musieli tym gońcem odejść. Wieża E8, król B1, kilka takich spokojnych ruchów. No i teraz zostały zagrany ruch na zadymkę. I pytanie dla widza, jaki byście tutaj ruch wykonali białymi? No, tylko jedna osoba, tylko Brachialus ogarnął, a mianowicie... Chcemy otwierać pozycję i zostało zagrane G4, no i wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest głupie, no bo chłop po prostu może to zbić. Natomiast pamiętajcie, ponieważ merytoryczny streamek, więc chcę, żebyście z tego wyciągnęli jak najwięcej, pamiętajcie o tym, że jeżeli gracie w szachy, to waszą najważniejszą, znaczy to pionki oczywiście są ważne, natomiast w sytuacji, w której przeciwnik ma macie obustronne roszady, to waszym celem powinno być atakowanie przeciwnika, a dużo łatwiej atakuje się, gdy macie otwartą linię, więc tutaj przeciwnik zbił, ustawiamy jedną figurę na otwartej linii, powrót, wieża G1, będą groziły jakieś maty w przyszłości, oczywiście nie od razu, bo tutaj przeciwnik zbije i przegramy, ale to już jest jakaś tam groźba w przyszłości. No i teraz znowu, aby atakować, to chcemy otworzyć jeszcze tę przekątną. I w jaki sposób możemy spróbować przynajmniej otworzyć tę przekątną, drodzy widzowie? Podpowiem, że za pomocą puszowania pionków. Dokładnie tak. I widzicie, jakie te szachy są proste. Najpierw otworzyliśmy jedną linię, potem otworzyliśmy przekątną. I teraz, jeżeli przeciwnik by to zbił, no to prawdopodobnie wejdziemy sobie skoczkiem, jakieś możliwości typu hetman G6... I korzystamy z tego, że nie można zbić, no bo przegramy, bo stracimy króla. Więc takie możliwości są. Więc przeciwnik nie zbił, zagrał król H8. Bierze na F1. Ostatnia figura, która na dobrą sprawę niewiele wnosiła do ataku, no to została
przetransportowana. Hetman dał się łobu dubu. No i właściwie ostatnia taka rzecz, która jest w tej sytuacji bardzo, bardzo ważna. A mianowicie, zauważcie, ta figura atakuje. Więc chcemy, żeby jeszcze ta figura w jakiś sposób zaatakowała. I problem jest taki, że póki co nie możemy zagrać tu, bo chłop nam zbije i to by było głupie. To by był ruch, który mógłbym ja wykonać i potem się poddać. Chcemy ustawić tego skoczka na e4. Natomiast nie możemy tego zrobić od razu, ponieważ stoi tutaj pionek. Więc usuwamy sobie tego pionka. I teraz, jeżeli przeciwnik to zbije, to teraz ustawiamy skoczka tu. I problem polega na tym, że jeżeli chłop to zbije, to pytanie dla widza. Tutaj jest mat w dwóch ruchach. Macie pomysł, jak to zrobić? Dokładnie tak. Bierze f8, jak przeciwnik zbije, to tutaj. Dlatego przeciwnik zagrał tu. I teraz uważajcie, bo jakbyście zrobili to samo, to przeciwnik zbije. I przegraliście, nie? Więc tutaj ten ruch skoczek h5 miał oczywiście ogromny sens, ale zawsze jak jest taka sytuacja i chcecie po prostu atakować przeciwnika dalej, to zastanówcie się, w jaki sposób możecie wyeliminować jego głównego obrońcę. Tego obrońcę możemy wyeliminować biciem, natomiast tego po prostu grając hetman g6. No i przeciwnik to zagrał tak, twierdząc, że jeżeli białe to zbiją, no to wiecie, zagra jakieś bierze e7, wyprowadzi sobie gońca, jakoś to się będzie trzymało. Natomiast tutaj białe mają ruch, po którym czarne się po prostu w następnym ruchu poddały. No i pytanie dla widza, czy widzicie jaki? Skoczek f6 mówicie. I problem jest taki, że jak zagracie skoczek f6, to przeciwnik wam to zbije i teraz nie możecie zbić tego gońca, bo jest lipa. Hetman h5 byłoby ok, ale tak jak mówię, nie stwarzacie przeciwnikowi żadnej groźby. Tutaj ruchem, który wybrał Borys z paski, jest taki ruch. I nagle się okazuje, że jest totalna lipa. Dlaczego? Ponieważ grozi mat przede wszystkim. Jeśli przeciwnik się przed nim obroni, no to mamy kilka możliwości. Najprostsze jest po prostu bicie i nadal grozimy matem. A jeśli przeciwnik zbije, no to tutaj możemy zrobić takie coś. Raz, pyk. Jak odejdzie, no to zauważcie, że ten król nie ma tutaj totalnie powietrza. I jeżeli tylko udałoby się wsadzić jakąś figurę na linię H, no to by było GG. No i tu grozi wieża H3, przez którą nie ma obrony. Jeżeli chłop zagra tu, to po prostu to bijemy. No i gościu dostaje mata. Dlatego w tym momencie po ruchu skoczek G5 Petrosjan się poddał. I pokazuję wam tę partię, dlatego że Borys Spaski jest... Wiecie, jak się myśli o mistrzach świata, to bardzo często myślimy właśnie o Talu, myślimy o Kasparowie, o Carlsenie, o Capablance, o Alechinie i o tych wszystkich, o Fischerze oczywiście. Natomiast Borys Spaski jest trochę takim zawodnikiem, który trochę uległ zapomnieniu. Natomiast ta partia pokazuje, że on grał sobie z mistrzem świata i ładował 24 ruchy i wygrał partię z gościem, który był u szczytu formy. Także no był totalnym szefem i zawsze powinniście pamiętać o tym, że Spaski to jest koks.